Szukasz przedszkola dla swojej pociechy? Little Explorers Academy to wymarzone miejsce dla każdego dziecka od 15 miesiąca do 5 roku życia. Przyjazne, nowoczesne i przestronne. Little Explorers Academy to miejsce, w którym twoje dziecko zawsze będzie czuło się dobrze. 7830 West Lawrence Avenue w Norwich, a telefon 708-685-2131. Dobry wieczór, Justyna Dobrzyńska i Patrycja Stemniak. Witamy się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku Mama w pracy. I z nami dzisiaj jest gość, jest Kasia Tandera. Witam. Hipnoterapeutka, mama sześcioletniej dziewczynki Ateny. Tak. Witam Cię, dziękuję Kasiu. Bardzo za zaproszenie. Bardzo miło, że ja tutaj dzisiaj jestem z Wami. To my się cieszymy, że skorzystałam z tego zaproszenia i że opowiesz nam trochę o swojej rodzinie i o tym, co robisz. Ale jeszcze zanim, to musimy podziękować naszemu sponsorowi, dzięki któremu tutaj jesteśmy, dzięki któremu nasze studio jest tak pięknie przyozdobione na kolorowo. Tak, bardzo dziękujemy Little Explorers Academy, miejscu, które bardzo serdecznie Wam wszystkim polecam. Polecam Waszej uwadze, bo to świetne miejsce, w którym można czuć się zaopiekowanym, bezpiecznym, tak jak my lubimy. Wszystko tam jest dokładnie, podoba nam się bardzo. Więc Wam bardzo polecamy Little Explorers Academy, te wszystkie świetne dekoracje, cały wielki, ogromny plac zabaw dla dzieciaków taki tam czeka, więc polecamy. Kasiu, ja się nie mogę doczekać tak naprawdę, jak porozmawiamy o tej hipnozie, ale zanim jednak to... No nie wiem, jak się to do nas skończy, słuchaj. Tak, być może. Że będę Was zdecydować tutaj? Nie, ja robię tylko taką terapeutyczną, nie robię takiej scenicznej. Okay. Bo ja chciałam tylko powiedzieć, że Twoja córka też miała być z nami, ale nauczyła na zajęcia karate. Tak, ona chodzi do Seiken Dojo w Szamburgu, uwielbia. Bardzo ćwiczy i nawet mnie czasami uczy. Mama, musisz tak zrobić ręce, okay. Pokazuje mi, jak mam robić. I właśnie teraz jest na karate. Miała tutaj być ze mną dzisiaj, ale powiedziała, za parę lat pójdę. Przyjdzie jej czas po prostu, czeka na swój moment. Tak? Lubi tylko karate, czy lubi w ogóle sport? Lubi w ogóle sport. Lubi gimnastykę też lubi, gra na pianinie. Uwielbia malować, rysować i robić różne takie eksperymenty. Mhm. Ja mam cały dom w eksperymentach jej. Jakieś przelewanie, jakieś brokaty, dosypywanie, cały czas jakieś zupki. Brokatowe, ale tak. Niedawno miałam taką sytuację z nią, że powiedziała, mama siadaj, bawimy się w restaurację. Ja, dobrze, no to czekam, aż mi coś przyniesie, bo ona zawsze właśnie coś tam wyjmuje z lodówki. I wyjęła jalapeno. I jalapeno. Ja nawet nie wiem, ale tak czekam spokojnie, ale tak, no i przyniosła mi właśnie taką zupkę jalapeno, będzie kucharką. A macie taki swój czas na herbatkę? Na przykład siadacie przy stoliku i pijecie sobie herbatkę? Miałyśmy wcześniej, a teraz mamy bardziej takie artystyczne zajęcia wspólne. Ale miałyśmy kiedyś, dostała taką właśnie zastawę od swojej cioci, która wcześniej ze swoją córeczką zawsze praktykowały taką popołudniową herbatkę i potem właśnie ona dostała. I też praktykowałyśmy to, a teraz tyle ma zajęć, że nie, że aż tyle, ale również ze mną robi różne zajęcia w domu, tak jak na przykład robimy takie artystyczne, różne fajne rzeczy. Ja również prowadzę zajęcia artystyczne, także pokazuję jej w domu, co i jak. To pokrewna dusza Patrycji, też artystka. Tak? Tak, także i ona bardzo nie może się doczekać, aż ze mną będzie prowadziła jakieś zajęcia. Mhm. I mówi, mama, ja mam taki pomysł. I cały czas ja mówię, dobrze, chodź zapiszemy. Jak będzie czas, to wtedy zrobimy jakieś zajęcia mama z córką i ty będziesz też razem ze mną prowadzić te zajęcia. A karate to był jej pomysł, czy twój? To był mój pomysł, tak. Ja chciałam, żeby ona miała troszeczkę więcej dyscypliny, bo ona jest właśnie taką duszą artystki. A te karate, ja chodziłam też na karate, jak byłam dzieckiem. I po prostu, jak zobaczyłam marka zajęcia i te filmiki na Facebooku, to postanowiłam zobaczyć właśnie, jak jej się to spodoba. Bo już była w takim wieku, no 6 lat miała skończone, także pomyślałam, że to jest dobry czas, żeby zacząć też jakąś sztukę walki. Pojechałyśmy najpierw zobaczyć na zajęcia piątkowe, wtedy to jest taki crossfit dla dzieci, świetne i bardzo jej się spodobało. Więc ja już pomyślałam, dobrze, to w takim razie już przyjedziemy, od wtorku zacznie zajęcia. I zdecydowanie bardzo się spodobało od samego początku. Zazwyczaj było tak, że jak gdzieś szła w nowe miejsce, to tak nie za bardzo, tak troszeczkę trzeba było, żeby się przyzwyczaiła. A ona bardzo chciała, tylko chciała, żebym ja cały czas była z nią i miała ten kontakt wzrokowy. Mhm. To pamiętam przez pierwszy miesiąc czy dwa,
to musiałam na nią patrzeć i do mnie tak machała co jakiś czas. A teraz to już kompletnie nie, ale no dałam tak, no jej taki teraz, czas, tak. Dałam jej taki czas, bo to było też takie, wiedziałam, że ona potrzebuje tej mojej obecności, że ja na nią patrzę, że interesuje się tym, co ona robi. Więc siedziałam i tylko miałam przygotowaną tą rękę, żeby za chwilę jej pomachać, a teraz to już... I co, udało się tę artystyczną duszę tak ujarzmić troszkę? Udało się. Tak, udało się. I polecam zdecydowanie właśnie też sztuki walki, czy karate, czy jakieś sporty dla tych artystycznych dusz, bo ruch jest bardzo ważny. No wiadomo, dzieci, ruch, tak, i dzieci często właśnie te artystyczne, one wolą siedzieć i rysować, malować, i jednak poświęcać się plastyce. Tak jak ja właśnie, jak byłam dzieckiem, zdecydowanie wolałam z plastyką mieć do czynienia, ale... Taki sport też jest bardzo ważny. To ja mam jakąś taką chorobę nadaktywności, bo ja mi wszystkiego było zawsze w życiu mało. I, tak? I ruchu, i malowania, i wszystkiego naraz. A długo jesteś w Stanach Zjednoczonych? Urodziłaś się tutaj, czy przyjechałaś? Przyjechałam, jak miałam 15 lat. W 2006 roku, wtedy było chyba tak dosyć sporo ludzi przyjeżdżało. Mieliśmy całą klasę wypełnioną Polakami, także ja poszłam na ESL. Bardzo dobrze wspominam ten czas, jak przyjechałam do Stanów. Szybko się zaklimatyzowałam, wtedy jeszcze chodziłam do Chicago, do High School, potem się przeniosłam do drugiego. Bardzo mi się podobało tutaj. Lubiłaś, tak? Lubiłam, akurat tak. A jak pamiętasz? Gorzej, ale ja lubiłam bardzo. A jak pamiętasz ten czas, jak on wyglądał też, kiedy urodziła się twoja córka? O, jak się urodziła moja córka? Mi osobiście psychicznie było dosyć ciężko, dlatego że musiałam tak jakby stawić czoła temu, co oczekiwałam, że będzie, a jednak rzeczywistości. A oczekiwałaś czego? Oczekiwałam tego, że będzie tak, że ona sobie właśnie będzie taka spokojna jak tutaj synek, a ona była jednak bardzo takim wymagającym dzieckiem, która cały czas potrzebowała mojej uwagi, więc ja poświęcałam dla niej tak właśnie dużo czasu. Ona no, taka była wymagającym dzieckiem, ale to uważałam też jako taka moja lekcja cierpliwości i żeby jednak dać jej jeszcze więcej, skoro ona tego potrzebuje. Także początek był taki, a potem im ona była starsza, to my zaczęłyśmy już nazywać... Ale masz takie właśnie dzięki temu takie intensywne doświadczenie tego macierzyństwa. Tak, bo ona była całkowicie nieoderwalna ode mnie. Tak. A masz tutaj jakąś rodzinę? Miałaś tutaj kogoś takiego, kto mógłby ci pomóc? Tak. Moi rodzice są tutaj, mój brat jest tutaj, my przecieśmy wszyscy we czwórkę tutaj i bardzo miałam pomoc i wsparcie właśnie od rodziców. A czy pracowałaś wtedy? Czy właśnie wcześniej pracowałam przed moją Ateńką i potem już miesiąc później, jak ona była malutka, to ja pracowałam z domu, także ja już wróciłam do pracy. Także ja byłam na telefonie, bo również pomagałam. To jak pracowałaś przy takim wymagającym dziecku? Trzymałam ją na rękach i po prostu w taki sposób odbieram telefony na komputerze jedną ręką. Da się, ale to też w jakiś sposób mi pomagało. Dlatego, że pamiętam to, że mogłam być z nią i w tym samym czasie pracować. I to nie była taka praca, to była w firmie rodzinnej. To jednak nie miałam takiego bossa nad sobą. I takiego stresu. I to, że właśnie byłam z nią i jeszcze mogłam wykonywać, czyli skupiać się jeszcze na innych trochę też rzeczach niż tylko, wiadomo, zmienianie pieluszek, to pomagało mi też tak... Przetrwać ten pierwszy rok był taki dosyć intensywny. A potem, jak już zaczęła chodzić, już tam pierwsze te słowa i tak dalej, to już było coraz bardziej... Rozluźniają się trochę te negatywne emocje wtedy, prawda? Taki uśmiech i taka komunikacja z dzieckiem to dużo zmienia, prawda? Tak, ale ona była słodziutka od samego początku, tylko po prostu tak wymagała, tak żeby mamusia cały czas była przy niej. Co jest normalne, dziecko potrzebuje. Tak, ja też mam swojego synka cały czas przy sobie, on ze mną też do pracy chodzi, tak rozumiem się doskonale, jak to jest pracować i jednocześnie mieć przy sobie dziecko, tak, bo możemy się spełniać jednocześnie w dwóch dziedzinach, także ja jak najbardziej uważam to za bardzo pozytywne i potrzebne doświadczenie, nie tylko dla mnie, ale również i dla niego, bo to są prawda. Też dla niego takie bodźce, jakieś dodatkowe atrakcje. Być może czasami przychodzi to zmęczenie dla niego przede wszystkim. No i dla ciebie też, dla mam też na pewno, nie? Bo w pewnym momencie to po prostu te ręce już są do samej ziemi, można by było powiedzieć. Ale ja jednak uważam, że właśnie to jest piękne, jeżeli możemy spędzać czas z dzieckiem, a jednocześnie robić coś dla siebie, jeżeli chodzi o karierę. I to jest piękne, że inni to rozumieją, tak jak na przykład my tutaj możemy przychodzić, za co jestem bardzo wdzięczna. To jest genialne, to jest naprawdę fantastyczne, że możesz tutaj być z nim. No i przyszedł ten temat hipnozy. Skąd ten pomysł?
skąd ten pomysł? Niecodzienne to jest bardzo, nie? Takie. Jak miałam 14 lat, jeszcze wtedy byłam w Polsce, tak jakoś zaczęłam się interesować bardziej czytaniem książek innych niż w szkole były jakieś tam lektury. I znalazłam książkę mojej mamy z takim kotem i z księżycem. I tak mnie zainteresowało, co to za książka? I zaczęłam ją czytać. I tak mnie wciągnęła, że po prostu w ciągu paru dni ją przeczytałam. I zmieniła mi życie ta książka, dlatego że to była o hipnoterapeucie, który opowiadał tam o sesjach, które przeprowadzał ze swoimi klientami. Na początku też była opisana medytacja. Dlaczego medytacja jest tak ważna, że poprawia pamięć, koncentrację, że można się połączyć samemu ze sobą. I ja jako ta 14-letnia dziewczyna myślałam sobie, co? Niemożliwe, takie rzeczy? W ogóle o co chodzi? Od tamtej pory zaczęłam medytować i jak ktoś mnie pytał, kim chcę być w przyszłości, to mówiłam hipnoterapeutką. A każdy tak, hipno co? Bo to zawsze tak jest, takie hipno co? Co ty masz robić? A ja mówiłam, że będę używać hipnozy, żeby pomagać ludziom w różnych sytuacjach. Bo to tak się pewnie wyobraża, przynajmniej mi, jak ja słyszę hipnozę, że liczysz na przykład do 10, pykniesz palcami i ktoś już, wiesz, tak jakby spał, nie? Albo masz takie wahadełko i usypiasz w ten sposób. Tak, jest bardzo dużo też takich mitów na temat hipnozy. A to jest mit, filmy, co powiedziałam? Ktoś musiałby być do tego trochę przygotowany. Ta osoba, czyli ta osoba, która będzie poddawana hipnozie, musiałaby tak, być przygotowana. Musi dobrze przyjmować sugestie i trzeba mieć z nią jakiś taki już nawiązany raport, to tak się nazywa. To wtedy zdecydowanie. To na czym polegają twoje terapie? Jak one wyglądają? Moja terapia polega właśnie na takiej hipnoterapii, czyli używania hipnozy do terapii pojedynczej z klientem. Czyli mam różne metody, których używam. Ale między innymi jest to na przykład programowanie podświadomości. Wiadomo, że od dziecka ta nasza podświadomość jest programowana różnymi czy bajkami, czy tym, co rodzice do nas mówią, różnymi sytuacjami w naszym życiu. Wtedy budujemy obraz świata i siebie w tym świecie w pewien sposób i niesiemy to przez życie. A więc niektóre z tych rzeczy, niektóre z tych programów mogą po prostu nam nie służyć. I wtedy przychodzi czas, że ktoś, kiedy już jest świadomy tego, co mu nie służy, że może coś takiego zmienić. I hipnoza akurat jest bardzo dobrym narzędziem do tego, dlatego że można rozluźnić, kiedy ciało jest rozluźnione i wchodzi w ten głębszy stan do podświadomości poprzez właśnie proces hipnozy, wtedy można wejść głębiej w swoje różne programy podświadomości i dzięki temu zmienić niektóre rzeczy, zaprogramować, dać sugestie, która potem jest w nas i my możemy zacząć inaczej zachowywać, przejawiać inne myśli, co nie jest wcale takie, ja wiem, że to jak może brzmieć te troszeczkę taka magia, jakieś nie wiadomo co, ale to jest wszystko w taki sam sposób, jak się uczymy, tak jak uczymy się na przykład w szkole, czytając czy słuchając wykładów, czy czytając na przykład właśnie książki, to w ten sposób informacje trafiają do nas i gdzieś tam się zapisują, prawda? Tak samo właśnie podczas takiej sesji hipnoterapii zapisujemy rzeczy, które osoba chce. I a też właśnie to są nikt te nie zajęcia? Może... To są dla osób, które mają jakieś, nie wiem, problemy emocjonalne? Takie, dla kogo? Takie sesje hipnoterapii to jest dla osób, które załóżmy mają jakieś... To jest wachlarz bardzo duży tak naprawdę. A to ale... kto się zgłasza do ciebie na przykład? No ja nie... Osoby z traumami na przykład, na przykład z dzieciństwa, na przykład z różnymi emocjami, z którymi sobie nie dają rady, na przykład z problemami ze snem, na przykład za dużo stresu jest i ktoś chce się zrelaksować. Ja również robię, akurat uzależnieniami się tak nie zajmuję, tak jak palenie i inne uzależnienia. Bardziej zajmuję się, ale słodki, bardziej zajmuję się takimi duchowymi też aspektami, takim wewnętrznym dotarciem do siebie, poznaniem siebie i wtedy z tej perspektywy takiego wyższego spojrzenia na swoje życie naprawdę można dużo zmienić i polepszyć swoje życie. I to jest A właśnie czy ty to sama piękne. Kiedyś się podałaś takiej sesji? O tak, oczywiście. Wiele razy ja uwielbiam ten stan. To jest tak orzeźwiające i tak uspokajające. Uwielbiam takie podobne do medytacji, bo to jest podobny stan, ale hipnoza jest trochę głębsza i jest bardziej prowadzona w taki właśnie hipnoterapia w bardziej terapeutyczny sposób. Dokładnie to, co mamy zrobić w takiej sesji, to jest zrobione. Mnie ciekawi to, bo jak ty podjęłaś się studiowania, prawda, to przecież twoja córeczka już była na świecie, ona miała 2 latka. Ona miała
dwa latka, jak zrobiłam pierwszy kurs, a potem już zdecydowałam się już na instytut hipnoterapeutyczny na Florydzie. No właśnie, na Florydzie, także tak, jak to było? Tak, tak, także to była duża decyzja, ale ja tak bardzo to czułam w serduchu i wiedziałam, że też tak zrobię to też dla niej. Wiedza była przeogromna i też mogłam wykorzystywać tą wiedzę, którą się nauczyłam, na to, żeby z nią mieć też inny kontakt, żeby sama pracować nad sobą i żeby te moje, wiadomo, każdy z nas ma pewne takie zachowania i przenosi je czasami na swoje dzieci. I ja się potrafiłam zauważyć moje pewne zachowania, żeby je zatrzymać, żeby jej nie robić pewnych rzeczy. I jeżeli mówię pewnych rzeczy, to takich na przykład jak normalna reakcja przebodźcowanej mamy, kiedy dziecko coś opuści, wyleje i to jest od razu takie o! Prawda? Takie tragedia, co to się stało? Takie, a to tak naprawdę jest nic. Więc ja, pracując bardziej nad sobą, potrafiłam właśnie nie tylko właśnie tę cierpliwość, ale bycia tu i teraz w takim wewnętrznym spokoju. Więc myślę, że to jej też bardzo pomogło, że ja jednak zaczęłam się rozwijać, że zaczęłam pracować nad sobą, nad pewnymi aspektami moimi wewnętrznymi, dlatego że dzięki temu mogłam być najlepszą mamą, jaką potrafię. A fizycznie, czasowo jak to ogarnęłaś? Brałaś ze sobą córkę? To znaczy tak, ona była ze mną, jeździła na Florydę, zdecydowanie tak, bo ona tak zawsze mamusia, mamusia. Także tak, tak, letaliśmy w ogóle nawet cała rodzina i wszyscy, i moi rodzice też, nawet mój brat, mój mąż, wszyscy mi pomagali. To był fantastyczny czas i bardzo dobrze wspominam i cieszę się za wszystkie te wsparcie, które dostałam. A czy to właśnie hipnoza, czy ta świadomość pomaga ci jakoś w wychowaniu swojej córki? Tak, myślę, czy może pomóc? Tak, myślę, że zdecydowanie. Ogólnie pracowanie nad sobą, nad swoimi myślami, zachowaniami, to wszystko, co się samemu emanuje, to dzieci to chłoną, prawda? Tak jak gąbka. Także zdecydowanie patrząc, jak ja wiem, że bardzo właśnie dużo mam, my mamy takie czasami poczucie winy, że coś powiemy, że coś w złości w tym czy w tamtym. I czasami nie potrafimy się tak naprawdę opanować, dlatego że przychodzi ta, wiadomo, no jesteśmy wszystkim, mamy pełno wszystkiego zawsze na głowie. I czasami po prostu jest ten moment, w którym wybuchamy, a potem przychodzi poczucie winy. Ja bardzo często właśnie, jak rozmawiam nawet z klientkami, to mają takie i chcą coś zrobić z tym, żeby być bardziej tu i teraz, bardziej spokojne i tak nie wybuchać i być naprawdę w teraźniejszości przy swoich dzieciach, co jest właśnie bardzo ważne, dlatego że nawet zabawa z dzieckiem, kiedy dziecko czuje tą obecność, całkowite skupienie na nim, kontakt wzrokowy, to jest bardzo, bardzo ważne dla dzieci, bo one wtedy czują, że są ważne, że są kochane i to naprawdę pomaga. Także nawet właśnie hipnoza, hipnoterapia, medytacja pomaga właśnie z takim uspokojeniem się wewnątrz. No masz taki dosyć nietypowy zawód. Dokładnie, nie jesteś tak. Nie jesteś taką tuzinkową mamą. Co twoja córka na to? Czy ona zadaje ci pytania związane z tą pracą twoją? I jak ona to odbiera? Czy też traktuje to jako takie troszeczkę czary-mary, że wiesz, robisz jakieś takie niezwykłe rzeczy? Czy rozmawiacie o tym, czym ty się zajmujesz? Tak, rozmawiamy. Dla niej to jest całkowicie normalne. Dla niej to jest normalne, jak ona zasypia, ja jej daję zawsze... też nieraz robiłam na niej hipnozę. Właśnie miałam to zapytać, tak, czy tak, kiedy na przykład coś ubolało, kiedy miała jakiś zły sen, kiedy nie mogła zasnąć, to ja wtedy stosuję na niej pewne techniki takie relaksacyjne, żeby jej mięśnie się rozluźniały, żeby dać jej taką sugestię na fajny sen. Także ona, dla niej to jest wszystko tak normalne, ja się z tego bardzo cieszę, jestem z tego dumna, że mogę jej dawać takie uspokojenie i że uczę ją pewnych technik, jak sama może ze sobą pracować już teraz w takim młodym wieku. Także dla niej jest wszystko normalne. Ona wie, że mama robi hipnozę. A w jaki sposób w ogóle wychowujesz córkę? Na co stawiasz? Wiem, że ona lubi mówić w języku polskim. Tak, tak, ona bardzo lubi po polsku. My ogólnie rozmawiamy po polsku i tak samo w domu i z dziadkami rozmawiamy po polsku. Zajęcia na karate też są po polsku. Chodzi do szkoły na pół dnia. To jest taka szkoła dla dzieci homeschool. Dlatego, że ja robię homeschooling dla niej. Od samego początku, kiedy się urodziła, to tak postanowiłam, że chcę dla niej dać ten czas, żeby ją nauczyć, do kiedy mogę,
to wtedy po prostu chce ją uczyć, ale na pół dnia chodzi, żeby tam z dziećmi mieć kontakt, żeby mieć różne zajęcia, żeby się uczyć po angielsku, także ma tam też przyjaciół i też świetny czas, ale jednak na ten polski bardzo, bardzo dajemy, ona pisze po polsku, czyta po polsku. Ale nie chodzi do polskiej szkoły, uczy się z tobą, tak? Tak, tak. Ja kupuję w Polsce takie książeczki właśnie, te sylabowe czytanie. I z tego na razie się uczymy właśnie, z tego czyta. I latamy do Polski, na razie była dwa razy, ale też już się nie może doczekać, kiedy znowu poleci. Także lecimy znowu na wakacje. Tam jest zupełnie inna rzeczywistość dla niej, dlatego ona bardzo tam lubi. Mówi, że tam jest większa wolność dla dzieci. Mhm. Jak ona zobaczy, że tam dzieci chodzą po prostu tak same, to dla niej to jest kosmos. Wow. Ja też tak chcę. Następnym razem przejdę przez ulicę sama. Bo tak zawsze, wiadomo, wszędzie albo autem tutaj się jeździ, ewentualnie gdzieś tam na spacerek, ale to zawsze z kimś, no. A do Polski to w odwiedziny do rodziny, czy tak po prostu? Do rodziny, do babci. Moja babcia właśnie, po której miałam nazwać, wcześniej jak rozmawiałyśmy. No właśnie, tak. Imię Atena. Skąd się wzięło imię Atena? Miała być Joanna, po mojej właśnie babci kochanej, ale 3 dni przed porodem przyszło do mnie to imię, Atena. I tak pomyślałam, 3 dni, już wszystko było przygotowane na Joanna. Już chyba pomyślą, że hormony mi strzeliły do głowy. Ale porozmawiałam z każdym z osobna z mojej rodziny. Trochę byli tacy w szoku, zdziwieni. Atena, skąd ci to przyszło? A ja powiedziałam, nie wiem, jakoś tak czuję. Zawołało cię to imię po prostu? Zawołało mnie, więc Atena na pierwsze, Atina, a na drugie Joanna. Tak. Bo ty swoją córkę w większości uczysz w domu, tak? Mhm. A jeśli chodzi o takie kontakty z rówieśnikami, ja rozumiem, że chodzi na karate, tak, czy na jakieś tam zajęcia. Tak, tak. I chodzi właśnie do tej szkoły, która jest dla homeschool students, czyli tam ma nauczycielkę, ma różne zajęcia, mają tam spelling, czytanie, matematykę. Dużo mają tam różnych fajnych zajęć. To jest Warrenville, jest bardzo fajna szkoła, Stream Academy się nazywa, i ona właśnie tam chodzi. I lubi codziennie, u nas to jest bardzo blisko, także dobry rozwój i ja się cieszę z tego, że mogę też ją uczyć, bo więcej mogę czasu z nią też spędzić dzięki temu. O tej Polsce jeszcze tak troszkę wspomniałaś, więc chciałabym, żebyś rozwinęła temat. Podoba jej się to, że ma tam taką swobodę. Tak. Co jeszcze jej się podoba i co się tobie też podoba? Najbardziej się podoba to, że każdy mówi po polsku. Chociaż tutaj też, wiadomo, jak pójdziemy gdzieś do polskiego sklepu, też każdy mówi po polsku. Ale ona, zauważyłam, że jest bardziej też pewna siebie w Polsce. Bardziej się wyraża w ten sposób. Podchodzi, pyta, tak bardziej się komunikuje. Mhm. A nie myśleliście kiedyś o tym, żeby pojechać do Polski i się przeprowadzić? Na stałe? Tak. Jakoś tak nie. Nie? Jakoś tak nie. Ona tak nie wspomina, że chciałaby tam kiedyś zobaczyć. Tak. Ona tak mówiła, że jak dorośnie, to chce do Polski, żeby już tam mieszkać. Ale wiadomo, to jest jeszcze dziecko. I też nie wiadomo nigdy, jakie, co wiadomo, może być tak, jaki los się pokieruje, oczywiście. Tak. Mi się podoba właśnie takie, żeby na wakacje odwiedzać Polskę, również tam robić być może jakieś biznesowe rzeczy, ale jednak jestem tutaj 18 lat i tutaj traktuję, że jest mój dom. Mhm. Nie identyfikujesz się, no bo tak w sumie jako taka młoda, można powiedzieć młoda, dorosła osoba, no 15-latka to już taka jest dziewczyna, taka już z taką swoją jakąś tam drogą własną, nie? Tak. Z przyjaciółmi. To jest taki też trudny moment na przeprowadzkę tak naprawdę. Tak, to był na początku przez pierwsze 2-3 miesiące dosyć ciężki czas, ale jak już poszłam tutaj do high school, poznałam ludzi, z którymi wszyscy przeżyliśmy to samo. Zostaliśmy przeniesieni z Polski do Stanów. To nas tak po prostu złączyło i zdecydowanie tutaj już czuję się jak w domu. A utrzymujesz te przyjaźnie z Polski swoje takie? Tak, z niektórymi osobami jeszcze utrzymuję. Wiadomo, że już nie tak jak wcześniej, tak, ze wszystkimi, z gimnazjum, ale tak, zdecydowanie. Każdy pozakładał rodziny, każdy ma swoje jakieś tam prace. A rozmawiacie właśnie o tym, jak się wychowuje dzieci w Polsce, jak się wychowuje dzieci w Stanach Zjednoczonych, tak pomiędzy, członkami rodziny, czy znajomymi z Polski, czy takimi różnicami albo podobieństwami się wymieniacie? Właśnie nie za dużo, bo mam wrażenie, że właśnie w Polsce jest inaczej nawet ze względu na szkolnictwo, dlatego że ja wybrałam troszeczkę inną, alternatywną drogę dla mojej córki i tego szkolnictwa, że ona się uczy ze mną i też chodzi na te zajęcia do tej akademii, na homeschool students. A w Polsce jest tak, że wszystkie dzieci chodzą do szkoły, wszystkie dzieci mają tak samo, a jednak ona ma troszeczkę inaczej.
Także... A ona ma jakieś stanowisko na ten temat? Nie zapytała się ciebie nigdy, ona dlaczego nie chodzi do szkoły, albo na przykład nie mówi, że chciałaby pójść do takiej szkoły normalnej, nie ma takich pragnień? Nie, właśnie nie. Miała tylko wcześniej, żeby jeździć tym autobusem szkolnym do szkoły, ale jej się bardzo podoba właśnie, żeby była mniejsza klasa i ona lubi tak... Ona lubi bardzo swoją taką przestrzeń i krótsze zajęcia i więcej takiej własnej zabawy, jaką ona właśnie robi w domu. Zapiszesz ją, jak będzie starsza do takiej szkoły? Do liceum może kiedyś? Tak, ale ja jestem całkowicie zdania, że jeżeli ona mi powie, mama, ja chcę spróbować albo chcę pójść, jak najbardziej. Ja chcę, żeby ona była szczęśliwa i żeby ona robiła to, jak ona będzie czuła. I teraz tak jakby w tym wieku młodym, jak ona ma 6-7 lat, to jest jeszcze taki, wiadomo, w Polsce się zaczyna szkoła dopiero tak, jak mieliśmy 7 lat. Tutaj już od 5 roku życia jest kindergarten, także dosyć wcześnie jest już ta szkoła taka dłuższa i większe wymagania, więc ja chciałam troszeczkę też jej tego zaoszczędzić, żeby ona ze mną miała ten komfort nauki w domu. Bez tej presji takiej może szkolnej, bez oceniania, ale jeżeli ona mi powie, że ona, mama, chciałaby spróbować, chciałabym pójść, ja jestem całkowicie na to otwarta, jak najbardziej. A czy ona mówi, że będzie hipnoterapeutką na przykład? Nie, ale ma do tego też predyspozycję. Ostatnio coś, chyba wczoraj czy przedwczoraj, to było coś takiego, że tak zaczęła mi tak robić, jak ją usypiałam wieczorem, zaczęła mi tak po twarzy tak jeździć takim delikatnym głosem, tak jak ja czasami do niej robię, zaczęła takim delikatnym głosem, tak zaczęła mi... A ja myślę, ja zaraz chyba już będę w hipnozie. tak delikatnie, mama, już śpisz. Tak, wow. Ma predyspozycję do tego. A kto poprowadzi zatem ten rodzinny biznes? Bo wspomniałaś o rodzinnym biznesie. No może właśnie Atena. A może. Ona jest taka. Ona tak naprawdę też często mówi, że wymyśliła nowy biznes i robi sobie takie stacje w domu, to restauracje właśnie, to jakieś sprzedawanie, to jakąś pocztę. Ona sobie takie właśnie robi. Taka biznesowa jest dziewczyna. Także zobaczymy. Taka ogarnięta w ogóle całkiem. Na razie tak. Ale też patrzy na mnie i na mojego męża, który też on dużo pracuje, też prowadzi biznes. Także myślę, że też z nas bierze trochę przykład. No na pewno, no wiesz, jeżeli jest tak, wiesz, wychowywana, taka zaopiekowana cały czas. Taka nasza taka rodzynka. No to jeszcze się zapytam, jak się wymienialiście obowiązkami w takim razie z mężem. Czy to było tak na równi, że on cię wymieniał, czy jak to było? Raczej ja brałam wszystko bardziej na siebie, a on mi pomagał wieczorami, jeżeli miałam naukę, czy miałam klientów, w taki sposób. Tak jakby daliśmy, że jego praca jest taka, no i to jest jego kariera. A ja jednak, że z córką więcej czasu i większa ta więź, jeszcze ją uczę i jeżdżę z nią na wszystkie zajęcia. I właśnie to jest dla mnie bardzo ważne, mieć taki balans w moim życiu między pracą a macierzyństwem, dlatego że ja sobie tak wyznaczam grafik, żebym mogła z nią pójść na te zajęcia, żebym mogła z nią spędzić ten czas, bo tak to mogłabym się tak naprawdę klientami i moimi zajęciami, moim biznesem całkowicie... Tak obłożyć, wypełnić, prawda? Obłożyć tak, żebym nie mogła nic, ale jednak staram się trzymać ten balans, żeby z nią iść na spacer, żeby ją pouczyć różnych rzeczy, żeby się pośmiać, żeby się powygłupiać. Ale również też uważam, że często my jako mamy zapominamy w tym wszystkim o sobie. Bo mamy, czy nawet pracę, tak jak mama w pracy, tutaj ten program. Mamy pracę, mamy macierzyństwo, ale czasami tylko te dwie rzeczy, a gdzie my jesteśmy w tym wszystkim, prawda? Czasami no dlaczego też... twoim zdaniem to jest takie bardzo ważne? Jeżeli mama jest zbalansowana, to wtedy może więcej dać dla tego dziecka, tego spokoju, tej mądrości. Dlatego, że często jest tak, kiedy my jesteśmy takie obłożone właśnie, tak jak powiedziałaś, już wszystkim jesteśmy obłożone, my nie mamy tej harmonii wewnątrz. I troszeczkę gubimy same siebie i możemy nie iść taką ścieżką, jaką tak naprawdę nasza dusza, nasze serducho czuje. I dlatego, kiedy my trzymamy jakiś ten właśnie balans, że jesteśmy z dzieckiem, jesteśmy z dziećmi, ale też spełniamy się w jakiś sposób same jako kobiety, jako w karierze, to wtedy my się czujemy być może bardziej ustabilizowane w tym wszystkim, ale też tak jak na przykład wziąć tą kąpiel, czy mieć ten czas, żeby troszeczkę zadbać o siebie, to jest bardzo ważne. I czasami... Szczęśliwa mama to szczęśliwa rodzina. Właśnie, to jest właśnie tak. Co byś powiedziała takim mamom, które są takie trochę zagubione? Czy miałabyś dla nich jakąś radę taką? No bo wiesz, to my mówimy już o kimś takim, kto wie o tym, że ma sobie wziąć tą kąpiel i tak dalej. A bardzo dużo ale tego co byś powiedziała takim mamom,
jako taka hipnoterapeutka, mm-hmm. no bo troszeczkę możemy też sobie same pomóc. Ja wierzę w taki self-healing. Tak, więc zdecydowanie. Czy może zdradziłabyś jakąś taką technikę, coś takiego, co może im dać taki właśnie ten chwilowy oddech, bo czasami, mm-hmm. ja wiem to sama po sobie, no tak. ja już mam takich młodych dorosłych ludzi, dorosłego syna i młodą dorosłą córkę, więc jestem w troszeczkę innym miejscu niż mm-hmm. wy, ale dobrze pamiętam te chwile, mm-hmm. kiedy takie 2 minuty na przysłowiowe siku, to było po prostu... Tak, komfort. To był taki komfort, to była taka rzecz, która była mi tak niezwykle potrzebna. Pamiętam to, wiecie, to jest takie, bo otwierałam drzwi, a tamte dzieci po prostu zawsze, one zawsze były. Tak, mama. Więc co byś powiedziała, czy miałabyś jakiś taki właśnie sekret dla tych mam, jak wyrównać oddech, ten właśnie moment, kiedy rozlewa się mleko i kiedy chcemy po prostu, wiesz, wykrzyczeć to wszystko i wytupać nogami. Tak. Co zrobić? Ja może powiem to, co mi pomogło. I wiem, że też dużo osobom pomaga. Wcześniej troszeczkę wstać i mieć tego trochę czasu dla siebie. A jeśli na przykład mamy nieprzespaną noc? No to wtedy wtedy już jest ciężej. Wtedy już musimy jakoś inaczej sobie to odbudować w ciągu dnia. Ale jeżeli mamy w jakiś sposób, bo taka jest prawda, dużo dzieci też nie przesypia. Ja wiem, jak moja córka budziła się po parę razy dziennie, znaczy w nocy i potem w ciągu dnia jednak ja nie byłam wyspana, nie miałam tego czasu dla siebie. Ale kiedy jest możliwość, żeby wstać te nawet parę minut wcześniej, jak wiadomo, że dziecko zaraz wstanie i wtedy trzeba już naprawdę wskakiwać na wysokie obroty, tutaj śniadanko, tutaj ubieranie, tutaj to. Wstać wcześniej parę minut, usiąść spokojnie i pooddychać. Skupić się na tych oddechach, taki wdech, i wydech, wdech, i obserwować myśli, bo zawsze każdy ma dużo myśli, a mamy to już w ogóle. Tutaj trzeba zrobić to dobra, co dzisiaj na obiad? Pełno tych wszystkich myśli, ale pozwolić tym myślom przepływać tak jak obłoki i po prostu zobaczyć, co do nas przychodzi. To już daje taki, na sam początek dnia, takie okej, jestem. Czuję bicie serca, mi to właśnie pomogło. Może też takie ode mnie przemyślenie, że jeżeli mamy taką możliwość, to nie bać się poprosić o pomoc, albo jeżeli ktoś nam oferuje tę pomoc, to nie czujmy się winne, jeżeli z niej skorzystamy, nam się należy te 5 minut czasami też po prostu. Tak. A właśnie często mamy tak, że czujemy się winne. Nie chcemy na kogoś zrzucać, co uważamy, że to jest nasz obowiązek, ale my też potrzebujemy swoje baterie naładować, żeby potem dać, prawda, tak jak powiedziałaś, z tego, że mama szczęśliwa, to szczęśliwe dziecko. Z pustego nie da się nalać. No także musimy również o siebie dbać. No i taką piękną puentą myślę, że zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za wspaniałe doświadczenie, bo tak naprawdę do tej pory nie miałam okazji porozmawiać z nikim o hipnozie. To jest coś wyjątkowego. Tak, bardzo interesujące, tak. I niecodzienne, na pewno niecodzienne bardzo zajęcie. Ja Wam bardzo dziękuję za ten czas tutaj, za rozmowę i za zaproszenie i za to, że robicie wspaniały program o mamach w pracy. Cudowne. Dziękuję. Bardzo nam było bardzo dziękujemy. Świetnie spędzony czas. Zapraszamy na kolejny. Życzymy Ci powodzenia. Zapraszamy Was. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Szukasz przedszkola dla swojej pociechy? Little Explorers Academy to wymarzone miejsce dla każdego dziecka od 15 miesiąca do 5 roku życia. Przyjazne, nowoczesne i przestronne. Little Explorers Academy to miejsce, w którym twoje dziecko zawsze będzie czuło się dobrze. 7830 West Lawrence Avenue w Norwich, a telefon 708 685 2131.